Renaigse. They take our people. They destroy our island. Cześć, ja jestem Burzyk i w kilka minut postaram się odpowiedzieć Ci na pytanie, czy warto zagrać w Gridfall, czyli klimatycznego RPGa wydanego na PC, Xbox One i PlayStation 4. Dość dawno temu na naszym kanale mogliście obejrzeć recenzję gry Technomancer, czyli lekko steampunkowego RPGa akcji z niezłym potencjałem, ale wieloma brakami. Dlaczego o nim wspominam? Bo Technomancera stworzyło studio Spiders, które właśnie zaprezentowało graczom swojego nowego roleplaya Gridfall. Przyjrzyjmy się poszczególnym składowym gry. Czy warto zagrać w Gridfall dla fabuły? Zdecydowanie tak. W mojej opinii jest to ciekawa historia, którą uzupełniają równie interesujące zadania poboczne. Głównym celem bohatera jest odnalezienie lekarstwa na dziesiątkującą społeczeństwo epidemię. Aby to osiągnąć, główny bohater, Desardé, wyrusza w rejs na tajemniczą, równie piękną co niebezpieczną wyspę Tir Fradii. Swoisty prolog rozgrywający się w toczonym przez zarazę rodzimym mieście bohatera jest dość niewdzięczny, zarówno pod względem fabuły, jak i oprawy graficznej. Kilka zadań śledczych połączonych z mnóstwem dialogów może lekko znużyć, choć same dialogi są naprawdę ciekawe, a sposobów na rozwiązanie zadań jest kilka, ale o tym nieco później. Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. No i nie zapominajmy, że po prologu na wyspie Tir Fradii będzie jeszcze kilka klas lepiej. Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Czy warto zagrać w Gridfall dla klimatu? Tutaj sprawa nieco się komplikuje. Teoretycznie jest to gra osadzona w świecie fantasy, jednakże świat ten bardzo mocno inspirowany jest kolonizatorami i wszystkim, co z nimi związane. Okręty, marynarsko-piracki klimat i uzupełnienie broni białej bronią palną kierują grę raczej w stronę serii Risen niż Gothic. Czy to dobrze? To już zależy od indywidualnych preferencji gracza. Czy warto zagrać w Gridfall dla mechanik i rozgrywki? W mojej opinii jak najbardziej tak. Na wstępie gracz tworzy bohatera, nadając mu kilka cech wyglądu zewnętrznego oraz wydając pierwsze punkty z drzewek rozwoju w trzech zakładkach. Umiejętności, atrybutów i talentów. Ich przydzielenie w jakimś stopniu nada wstępny kształt preferowanej rozgrywki. Pierwsza zakładka to elementy przeznaczone do walki. Broń biała lekka, broń biała ciężka, broń palna, pułapki czy magia. Druga zakładka wpływa w największym stopniu na sposób wykonywania zadań i kojarzy mi się nieco z serią Deus Ex. Nie masz wystarczająco dużo wigoru? Niestety nie przeskoczysz nawet przez niewielką dziurę czy przeszkodę, którą zaplanowali autorzy. Trochę to naciągane i czasami uciążliwe, ale w sumie skutecznie różnicuje pewne elementy rozgrywki. Czy warto zagrać w Gridfall dla grafiki? Dla samej grafiki raczej nie. Owszem, jest ona ładna i przyjemna, ale to raczej zasługa wizji artystycznej i projektu wyspy niż zaawansowanych technologii. Animacje są drewniane, modele postaci mało szczegółowe, a większość twarzy wydaje się niemal identyczna. Świat też nie jest do końca otwarty, bo mimo iż są tutaj dość rozległe tereny, to są one tak naprawdę tylko szerokimi korytarzami i arenami. Niestety wszystkie materiały były nagrywane na PlayStation 4 Pro przy użyciu trybu HDR, więc odwzorowanie kolorów z tego co widzicie na komputerze może nie do końca przekładać się na to, jak gra wygląda naprawdę. Nie ma tutaj mowy o zabawie fizycznym istnieniem przedmiotów. Ba! Nie ma nawet mowy o skakaniu w innym miejscu niż pozwala na to gra. Pomysły znane z serii Gothic, jak strzelanie z łuku do mocniejszych wrogów skakując na dach, budynku czy skały, odpada więc od razu. Czy warto zagrać w Gridfall dla muzyki? Nie.
miłośnicy pięknej muzyki z gier fantasy nie mają tu czego szukać. Oprawa dźwiękowa gry nie porwała mnie absolutnie niczym, poza naprawdę ładnie nagranymi, nad wyraz kulturalnymi i pięknie zbudowanymi wypowiedziami większości bohaterów. W końcu gramy legatem, swoistym dyplomatą, który prosi i dziękuje za każde poświęcone mu słowo. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord Desade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here. Jest to tak niecodzienne w grach wideo, że aż mi się spodobało. Lekki brytyjski akcent jest naprawdę fajny, ale muzyka niestety nijaka. Co w Gridfallu może wkurzać? Niestety jest tego trochę. Niesamowicie frustrujący moment pojawia się podczas walki. Kiedy napotkamy bandę przeciwników na danym obszarze i zupełnie nieświadomie opuścimy ten niewidoczny, wyznaczony przez twórców obszar, przeciwnicy odwracają się na pięcie i uciekają. Co gorsze, natychmiast odnawia im się wówczas i życie, i pancerz, choćbyśmy leli ich po łbie w trakcie ucieczki. Drażni też tworzenie lokacji i budynków metodą kopiuj-wklej. Wiadomą rzeczą jest, że budżet był ograniczony, ale można było zrobić mniejsze lokacje i mniejsze budynki, a bardziej zróżnicowane. Bardzo podobnie wygląda sytuacja z życiem w miastach i wioskach, a raczej tego życia brakiem. Postacie stoją jak słupy lub próbują gdzieś pójść, ale jest to totalnie bezcelowe i sztuczne. Lepiej było to wszystko skondensować i bardziej zróżnicować. Czy jednak biorąc pod uwagę wszystko co powyżej, warto zagrać w Gridfall? Jeśli jest się fanem dobrych RPGów, bezdyskusyjnie tak. Gra ma ciekawą fabułę, w miarę przyjemną walkę i ładny, choć korytarzowy świat. Czas mija na Tier Freddy bardzo przyjemnie i naprawdę szybko, a kilka niespotykanych i prostych, acz skutecznych pomysłów naprawdę fajnie usprawnia całą zabawę. Świetna robota, pająki. Bardzo dziękuję polskiemu wydawcy CDPowi za dostarczenie Gridfalla w wersji na PS4, tak, abym mógł na nią rzucić własnym okiem.